Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja postawię takie przewrotne pytanie, kieruję go do pana ministra, czy tak naprawdę tego typu regulacja jest konieczna? Otóż praktyka, życie niesie zupełnie co innego. Otóż w jednym z miast województwa świętokrzyskiego, dokładnie w moim mieście, w Starachowicach, ten problem, który dzisiaj jest przedmiotem zainteresowania Wysokiej Izby, bez tego typu regulacji został już załatwiony. Otóż prezydent Starachowic, który został zawieszony w trybie 276 KPK, został zawieszony, a obowiązki organu wykonuje pierwszy zastępca, bez tej delegacji ustawowej. Pytam się, na jakiej podstawie prawnej ten urząd jest dzisiaj wykonywany? Co na to organy nadzoru, a więc prezes Rady Ministrów i wojewoda świętokrzyski? Bo informacja, jaka płynie od wojewody świętokrzyskiego, jest taka, że to było wszystko w ustaleniu z ministrem administracji i cyfryzacji. Ja chcę przypomnieć bardzo wyraźnie. To nie są sytuacje incydentalne. W poprzedniej kadencji mój klub parlamentarny zgłosił stosowny projekt uchwały, o czym pani poseł wnioskodawca została poinformowana przez ministra sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację. Od listopada leży w lasce marszałkowskiej podobny, który dzisiaj był przywoływany, projekt ustawy przez mojego kolegę klubowego. Tam to wszystko jest nadęte wielkimi procedurami, opiniami i tak dalej, a problemy w Polsce są niezałatwione, leżą. Co na to rząd? Jak rząd może takie rzeczy tolerować? Ja o sprawie starachowickiej informowałem prezesa Rady Ministrów, prosząc o to, aby podjął stosowne działania ustawodawcze, skierował na szybką ścieżkę legislacyjną, bo problem jest wielce niepokojący. Odpowiedź w imieniu pana premiera otrzymałem z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że w Starachowicach jest wszystko w porządku, bo jest pierwszy zastępca i on doskonale rządzi. Później życie pokazało zupełnie co innego, że pytanie, akurat tak dobrze nie rządzi. Dziękuję bardzo. Pytanie padło już. Ale i przekroczył pan limit. Głos ma pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze, myślę, że posłowie mają...